ho, ho, drogie dzieci! Tutaj Święty Mikołaj! Zapraszam was do wysłuchania bajki o elfie Dagerze. Pomożecie mu znaleźć drogę do domu? Bajkę przygotował dla was audioteatr. Ho, ho, ho! Siedzi Dager przy kominie. Zaraz w myślach się rozpłynie. Elfik chciałby zwiedzić cały, co prawda niemały, świat. Wszerz i wzdłuż. Nie boi się burz. Nie boi się niczego właściwie. Jedynie wilków, co patrzą niego dziwie. Ale gdzie tam wilki u nas? Jedynie głodna kuna, lecz nie o niej Dager duma. Siedzi, pije czekoladę. Zastanawia się, czy da radę. Sam sobie w miejscu innym. Gdzieś, gdzie nie będzie winny ponownej awarii w fabryce. Marzy sobie elfik skrycie, chciałby być kimś wyjątkowym, a nie tylko szeregowym wśród zastępów elfów wielu. Marzy sobie, przyjacielu, o zadaniu bardzo wielkim. Włożyłby najlepsze szelki, maszerował 2 godziny, ażby dotarł do doliny, w której to zadanie właśnie znajdzie, wykona i zaśnie. Może kiedyś tu powrócę, ale wcale się nie smucę. Muszę mieć cel nadrzędny, bo inaczej jestem wredny. Znów coś komuś złego powiem, albo wcisnę guzik sobie i maszyny znowu staną. Wszyscy nazwą mnie znów dramą. Niemyślikiem, małym płatkiem. O, może tam popłynę statkiem? Co tak siedzisz sam, Dagerze? Dzisiaj może ci uwierzę. Znów mi żarty wypominasz. Ciągle tylko się nadymasz. Nie kłam. Źle nie chciałem. Żartować było miło. Ale kiepsko się skończyło. Stop. Wyjaśnień nam potrzeba, co też zrobił ten kolega. Czemu bańka, ta elficzka, zerka na niego spod byczka? Było to 2 lata temu, gdy nasz Dager wziął świętemu Mikołajowi 2 renifery. Uczynił to nie bez kozery. Nie żartuje ani troszkę. Dager zbudował dorożkę. I zaprosił właśnie banie na wieczorne szusowanie. Bo dorożka taka była, że po śniegu się toczyła. Wywiózł bańkę hen do lasu. Wysiadł i narobił hałasu. Aż mu z koła zeszło powietrze i zostaną tu na wietrze. Na noc całą albo i 2, aż bańka się odezwie. Ratujcie mnie! Wtedy Dager się roześmiał. Jakżeś śmiał, nicponiu! Zaraz powiem o tym w domu i dostaniesz pogadankę! A do tego rumu szklankę! Okrutnie się pokłócili, a do tego się zgubili. I naprawdę, możecie wierzyć, sam Mikołaj musiał ich namierzyć mechanizmem w świątecznych saniach. A z Dagerem miał do pogadania. Mój elfie, prawie wspaniały, czemu byłeś na tyle śmiały, by renifery porwać spod domu, nie mówiąc nic nikomu? Będziesz bańkę musiał przeprosić. Co ci do głowy przyszło, by ją wywozić? Przecież w lesie jest tak zimno, a w dodatku bardzo ciemno. Teraz już nikt nie pamięta, że nasz Dager tak postąpił. Mimo że zaraz święta, bańka ciągle w jego słowa wątpi. Dager pokręcił główką. Idź gdzie indziej na słówko. Daj mi wypić czekoladę.
A potem stąd wyjadę. Daleko, hen za góry. Nie dostanę więcej bury. Wszyscy są tu tak niemili. Chociaż niby bardzo walczyli o to, by każde dziecko dostało prezent. O, świeczko! Noc nastała. Niesłychane. No to już pozamiatane. W ciemności drogi nie znajdę. I pewnie nigdzie nie zajdę. Muszę do rana zaczekać. A potem stąd uciekać. Dagger przespał noc całą, a gdy tylko słonko wstało, zebrał rzeczy w plecak mały. Dwie tylko sprawy zostały. Muszę wyjść niezauważony, inaczej plan będzie spalony i potem szybko biec do lasu. Inaczej stracę tyle czasu, że nie dotrę do portu przed zmrokiem. Zmartwiony nocy w lesie widokiem, szybko przez okno wyskoczył i po zaspie daleko się stoczył. Nadrobił w ten sposób choć trochę czasu i już po chwili biegł do lasu. Potem szedł, chyba z godzinę. Chyba się z statkiem minę. Idę już tak bardzo wolno. Trzeba było ruszyć konno. Nogi bolą, plecy ciążą. A tu jeszcze buty się rozwiążą. Czapka ciągle spada mi na oczy. A jak statek mnie przeoczy i zostanę sam na brzegu, sam, samotny, bez kolegów. Co ty tutaj robisz, Daggerze? Tak daleko od domu? Nie wierzę. Zgubiłeś się, mój elfie mały? Czy takie czasy nastały, że się elfy w świat wybierają? Łzy mi się w oczach zbierają. Chciałem świat zwiedzić cały, ale chyba jestem za mały. Tęsknię bardzo za elfami, za Mikołajowej piosenkami. Nawet za brodą świętego. To uciekaj stąd, kolego! Serce zawsze prawdę ci powie. Wskaże drogę, coś podpowie. Jeśli smutek czujesz we wnętrzu, tęsknota unosi się w powietrzu. To znak, że musisz prędko wracać. A jak zacznę się wywracać? W tym lesie dzisiaj tak ślisko. A dom wcale nie jest blisko. Kawał drogi już przeszedłem. Po co ja w ogóle wyszedłem? Chciał nasz elfik sowy posłuchać. Postanowił do domu potruchtać. Ale kiedy się tylko obejrzał, od razu bach, już na plecach leżał. Całkowicie pogubił kierunki, wypadły mu wszystkie pakunki. Rozpłakał się biedny maluszek. Wtulił się w śniegu puszek i leżał tak, łzy ocierając, swoich rzeczy nie zbierając. Halo, halo, elfie mały. Jesteś bardzo obolały? Może lodu przyłóż sobie. Poproś sowę, to ci lód przydziobie. Rozmawiałem już z tą sówką. Zamieniła ze mną słówko, plany swoje odmieniłem, aż się w końcu wywróciłem. Boli nóżka, boli rączka, zaraz mnie chwyci gorączka. Wstawaj, mały, ruszać trzeba, inaczej spotka cię bieda. Noc nadchodzi, ciężko będzie, zimno, mrocznie, ciemno wszędzie. Wilki się na kolację zlecą, ci co żyją w lesie to wiedzą. Elfa dzisiaj nie skrzywdzą, może. A jeśli jednak, o Boże, szybko wracać muszę do domu. A ty nie mów o tym nikomu, bo jeszcze się wilki dowiedzą i mnie na kolację zjedzą.
Wracaj, wracaj, jeszcze zdążysz. Ale jak tą drogą podążysz, dotrzesz do domu w pół godziny. Przytulisz się do swojej rodziny i już żadne bestie leśne nie poturbują cię we śnie. O, dziękuję, panie lisie. Będzie dobrze, tak wydaje mi się. Tęsknię za nimi, to prawda. Po co ja wychodziłem do diabła? Lisek wskazał drogę Daggerowi, ale jak to znajome Liskowi, lubi innym robić kawały. Tą drogą Dagger musiałby iść dzień cały, żeby dotrzeć do chatki. Biedny mały. Ale spotkał za drzewami istoty, co się zwą leśnymi duszkami. Duszki wiecznie uśmiechnięte, we włosach noszą świeżą miętę. Nawet zimą, moi drodzy, nie straszny im żadne mrozy. Wtem pytają się Daggera, dokąd on się wybiera. Wracam do chatki Mikołaja, na ulicę zimnego maja. To nie tędy, mały elfie. Ta droga w góry wiedzie. Nie idź tędy sam, malutki. Na pewno rozwiążą ci się budki. W góry obuwie porządne trzeba mieć. To rozsądne. Biegnij za nami, Daggerze. Duszek do domu cię zabierze. I pobiegł szybkim tempem mały, choć duszki co chwilę się oglądały. Czy na pewno za nami biegnie? On zaraz chyba w krzakach legnie. Wygląda na bardzo zmęczonego. I z pewnością odwodnionego. Złapmy go w nasze ręce. Będzie zadowolony wielce. A jeszcze bardziej Mikołaj Święty. Dostaniemy od niego prezenty. I wszystkie razem, nie bez trudności, uniosły Daggerka na wysokości. Ależ piszczał ten elfik mały, a duszki tylko się śmiały. Odniosły go do domu prosto. Wpadną jeszcze do niego wczesną wiosną. A tymczasem Dagger obiecał, że duszki będzie Mikołajowi polecał. A jeśli wy też, drogie dzieci, macie już choinkę, co pięknie świeci, ozdobioną bombek tysiącami i mięciutkimi łańcuchami, chcecie pewnie pod drzewkiem znaleźć prezenty. Ale zasadę ma jedną Mikołaj Święty, że prezenty daje tylko dzieciom, które nim polecą sanie w górę, są grzeczne. Taty i mamy słuchają, innym często pomagają, a gdy humor mają zły, nie boją się uronić łzy. Pewnie wiecie, że to o was. Dla was też Mikołaj pod choinką prezent schowa. I tak nasz dzielny elf szczęśliwie wrócił do swojego domu. Podobała ci się jego niebezpieczna przygoda? Daj Daggerowi łapkę w górę i udostępnij znajomym, żeby też mogli go poznać. Chcesz posłuchać kolejnej bajki? Znajdziesz ich więcej na kanale Audioteatru. A żeby nie przegapić kolejnych bajkowych słuchowisk, zasubskrybuj lub poproś o to osobę, która włączyła ci przygody Daggera. Mikołaj będzie naprawdę wdzięczny. Mały elf w opałach. Scenariusz Ewa Wyszyńska. Montaż i udźwiękowienie Patryk Szymczak. Głosów użyczyli narratorzy Ewa Jones i Marcin Masel. Elf Dagger Karolina Bastkolasa. Bańka i Sowa Magda Przystawska. Mikołaj Darek Januszewski. Lis Marcin Stankiewicz. Trzy duszki Ewa Jones, Marcin Stankiewicz i Dominik Sawicki. Do usłyszenia i wesołych świąt! Ho, 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 ho!